są mocno spięci, tak już poważnie mówiąc, mnóstwo ochrony. Jakiś, mam wrażenie, policjant z oddziału specjalnych nas tutaj od razu powiedział: no photos, no videos, nie można nic nagrywać. Witamy serdecznie spod hotelu Pelikan. Odwiedziliśmy bazę biało-czerwonych i będziemy pewnie tutaj często gościć. Michał Skiba, dzień dobry. Przemek Ofiara, witam was serdecznie. Rozmawialiśmy także już z kucharzem Tomaszem Leśniakiem i to był nasz pierwszy krok w stronę zapoznania się z tym hotelem, którego obsługa nie jest do końca miła, ale może Przemek coś zaprzeczysz. Tak, nie zaprzeczysz. Powiem szczerze, że weszliśmy tutaj na pewniaka. Myśleliśmy, że zostaniemy dosyć dobrze przyjęci, jak ten pan na TikTokach, tak wchodziliśmy sobie na pełnym luzie. Natomiast no, są mocno spięci, tak już poważnie mówiąc, mnóstwo ochrony. Jakiś, mam wrażenie, policjant z oddziału specjalnych nas tutaj od razu powiedział: no photos, no videos, nie można nic nagrywać. No i to bardzo mocno pilnowany jest hotel Polaków. Tutaj mamy główne wejście, całkiem ładne, atrakcyjne. Tutaj mamy z tyłu bar. Może to nie jest wiatroochronne. Może pokażemy bar w tym momencie. Wiatr tutaj wieje, tu straszny przeciąg w tym momencie. Mam nadzieję, że piłkarze nie będą tutaj na spacery wychodzili, bo można szybko się przeziębić, krótki rękawek wykluczony, bo jest dosyć zimno. Natomiast piłkarze wjeżdżać i wchodzić będą, myślę, z drugiej strony, którą za chwilę zobaczycie. Tamta strona jest mniej efektowna. Tam stoi autobus kadry i to, co ciekawe, tamte stoi kriokomora, z której nasi piłkarze będą korzystać. Jak już poruszyliśmy wątek autobusu, on jest podobno bardzo kontrowersyjny i także zachęcamy do komentowania pod tym filmem. Co sądzicie o tym autobusie? Mi ten autobus się podoba, nic do niego nie mam i może na nim być każda osoba o różnym kolorze i tak dalej. Nie wiem, czy jest w ogóle sens dyskutowania na ten temat. No autobus, żeby przewieźć się z punktu A do B. Dla mnie autobus jak autobus, nie jest to jakiś stary Ikarus zużyty, tylko nówka sztuka, nieśmigana, więc myślę, że będą zadowoleni. Klimatyzacja, ciepełko, toaleta pewnie w środku. Wszystko elegancko, bezpiecznie, także nie, no bardzo ładny autobus, niebieski, nic zadać, nic ująć. Miejmy nadzieję, że to jedno z wielu naszych tutaj posiedzeń i że takich materiałów spod hotelu będzie więcej, a postaram się nawet wejść do środka tak frontowo z kamerą i wtedy pokazać coś więcej. Chyba, że nas wypędzą, ale będziemy się starać wam pokazać jak najwięcej. Wieczorem kadra tutaj przyjeżdża, kadra będzie tutaj stacjonować. Nieopodal za parkiem jest... Dajmy wieczorem we wtorek, bo nie wiadomo kto to kiedy włączy. Tak, oczywiście. Masz rację, za parkiem. Z drugiej strony jest centrum treningowe Hanoveru 96. Tam kadra będzie trenowała. Myślę, że w kolejnych vlogach, w kolejnych wejściach na nasz kanał będziecie mogli zobaczyć to, co tam się dzieje. Myślę, że tam będziemy mogli znacznie więcej nagrać niż tutaj, ale i tutaj myślę, zobaczycie sobie, jak to wszystko wokół wygląda. No, musimy teraz pokazać ten bar. Ten bar będzie otwarty dla polskich piłkarzy, podejrzewam, cały czas. Chociaż nie sądzę, że tłum nie będą tam się pojawiać. Witamy jeszcze raz spod hotelu Pelikan. Mamy wyjątkowego gościa, więc szefa wszystkich szefów tego hotelu. Good morning. Good morning. Nice to have you here. Are you ready to host Polish national team? Yes, of course. We think so. So we are prepared. Everything we have to know, we know, and everything is prepared. So we are waiting for the team. And maybe have you prepared something special to welcome Polish national team? Because I saw Scottish national team and probably captain of Scottish national team dancing with some local dancers. I don't know where, but maybe you can prepare something the same. So I will not dance, I promise. So we have some surprises, but they are surprises. So they will see. Is it a big challenge to host Polish national team? Every national team in a tournament like this, because you're not the host as a in a stadium, you don't have organized games, but you can host that team. Yeah, that's true, but we are very experienced because we have cooperation with Hannover 96. They are before their games during the weekend for the Bundesliga, they are staying here but only for one night, not for this long period. But we also have the national team from Netherlands here before, and also Bayern Munich and so on. So I think we are prepared and we know what we do.
I guessing Netherlands were in 2006 during the World Cup? No, it was a friendly game. I think it was 2016. But have you guessed somebody in 2006 during the World Cup? During the World Cup, we were the FIFA base hotel where the ticketing and everything was here. So not a team, but the whole FIFA crew. I guessing Polish team are safe here, and is it hard to make that to protect? So we will see what happens. So we are prepared. We have a good security system, and everything is under control. But we will see what happens at night, or what the Polish fans will do to see their team. But I think everything is safe inside the hotel, of course. Yeah. I had this was an internal pen company. Yeah. Can you say something about it? Yeah, so I don't know if you know the Pelican pen. So I think every child was writing with it in school. So we were the former Pelican fountain pen factory, and it's an historical building. And so in our bar, there was the boiler house, and the restaurant was the production hall, and in the rooms. Pogoda nie za bardzo sprzyja, by sobie wyjść na taras albo gdzieś na taki ogródek, ale my sprawdzamy, gdzie ewentualnie piłkarze będą mogli to zrobić, jeśli w końcu trochę więcej słońca wyjdzie. I mamy tutaj już jednego człowieka, który czeka na takie śniadanie. Panie Przemysławie, czy tutaj się by miło jadło śniadanie, zwłaszcza po wygranym meczu? Dzień dobry, no tak, jesteśmy w wydzielonej dla piłkarzy strefie. Nie wiem, kto na moim miejscu będzie siedział za kilkanaście godzin tutaj. Natomiast tak, to piłkarze będą mogli jeść śniadanie, odpoczywać. Tam można tak się troszeczkę wyłożyć mocniej. Tutaj mamy taki bujany fotel. Chciałeś powiedzieć. Bujaczek, naprawdę to bujany fotel, można się troszeczkę pobujać. My tu jesteśmy, myślę sobie, last minute. Za chwilę zostanie wszystko zamknięte i nikt już nie będzie miał wstępu, dlatego chcemy wam w ostatniej chwili pokazać, jak to miejsce, jakie strefa wydzielona dla naszej reprezentacji wyglądać będzie. Ja już się troszeczkę, przyznam szczerze, zrelaksowałem i wstaję. To jeszcze tylko ten mały bujaczek pokażemy, bo chyba Przemek nie powiedział, ale ja tutaj państwu pokażę. On jest tu. Ja sobie chyba siądę. Przemku, zapraszam cię także. Chodźmy. No i tak to będzie wyglądało. Czy to wytrzyma? Chyba nie wytrzyma. Nie, to jest dla jednej osoby. Dziękujemy bardzo.